Jak ty widzisz tą walkę? Zostałeś oszukany, nie zostałeś? Przede wszystkim dziękuję za twoje słowa. No, według mnie byłem zawodnikiem lepszym. Dziękuję Łukaszowi za walkę. No, czułem, że ten pojedynek rozkręca się na początku, tam może te rundy dwie pierwsze przegrałem, ale taka była taktyka, żeby go trochę zamęczyć. Od chyba trzeciej, czwartej rundy już kontrolowałem do dziewiątej, tak mi się zdawało przynajmniej. Do dziewiątej rundy jakąś tam kontuzję naciągnąłem sobie udo. Dziesiątą rundę Łukasza odżyła, ja trochę stanąłem przez tą delikatną tam kontuzję, no ale mimo wszystko wydawało mi się, że wygrywam zdecydowanie ten pojedynek. Częściej trafiałem zdecydowanie od Łukasza, fakt, że on bił dużo, ale czasem te ciosy dochodziły, ale czasem na gardę. No jednak sędziowie zadecydowali, że przegrałem 2-1, tak? No. Tak spontanicznie odpowiedziałeś na rewanż, że po co? No bo po co ten rewanż? Słuchajcie, jak ma walka drugi raz tak wygląda, nie ma sensu. Ja wygrałem tą walkę i ja jestem zwycięzcą, a to, że dwóch sędziów widziało inaczej, no to nie ma sensu, bo w następnej walce też będą widzieli to samo. No dobrze, to nie z Łukaszem, ale no rozumiem, w boksie jesteś dalej. No tak, pewnie w tym momencie bym zakończył karierę, bo szkoda zdrowia, mam syna. Naprawdę ciężko, 3 miesiące się poświęciłem do tej walki. Często właśnie kosztem rodziny, nie miałem czasu, żeby wyjść z synem, pograć w piłkę czy coś. No ale mówię, no ja czuję się zwycięzcą tej walki, mówię, to nie mam pretensji do Łukasza, bo Łukasz wyszedł, też boksował jak mógł, ale mówiłem, nie wytrzymał mojej presji i tak było, dopóki, mówię, nie było tej kontuzji. Okej, gdzieś tam naciągnięcie, szkoda, bo tą dziesiątą rundę podejrzewam, że jakbym podkreślił, no to wygrał tą walkę, no trudno, no nie wiem, na razie ciężko mi powiedzieć tak na gorąco, co dalej. Nawet kto jest zwycięski, to widać po twojej twarzy. Tak naprawdę mało śladów walki, a jak rozmawialiśmy kilka chwil temu z Łukaszem, to on mocno porozbijany. Powiedz mi, mocno bił Łukasz, w ogóle poczułeś jakiś cios? Nie, gdzieś mnie tam na dół chyba raz łapał, czy dwa razy, ale to chwilowy jest taki ból i dalej. No nie bił tak mocno, jeżeli jakby bił mocno, to pewnie tak odważnie bym nie szedł. No. Także mówię, no taktyka się sprawdziła. Nie wiem, jak buksować, naprawdę to sędziowanie jest trochę dziwne, powinien się ktoś wziąć za to, bo naprawdę w tym boksie krzywdę robią zawodnikom, sędziowie nie zdają sobie sprawy, ile zawodnicy poświęcają, bo mam grono osób, sponsorów, ponad 20, którym dziękuję z tego miejsca za pomoc i oni, słuchajcie, pomagają, wkładają pieniądze swoje często w przygotowania, sprzęt, żeby mi kupić, żeby zapewnić to przygotowanie i później jest klops, jeździ ze mną ponad 100 kibiców zawsze na walki, no i co, i oni przyjeżdżają i co mają oglądać? No słuchajcie, no dziękuję promotorom za organizowanie tej walki. Ja czułem, że od początku, że wygram, mimo że nie byłem faworytem, wiedziałem, że mogę z Łukaszem wygrać, z podazu z Piotrem Wilczewskim wzięliśmy tą walkę. Także mówię, no naprawdę nie wiem, co teraz jestem rozbity takimi myślami, że... Ale walczyłeś jak faworyt, głowa do góry. Nie, no cały czas. Miałem plan, tak też przede wszystkim mówię, 3 miesiące poświęciłem ciężko, wstawałem, słuchajcie, deszcz, nie deszcz, czy zimno, czy ciepło, trzeba było biegać sprinty 10 km. Dobra, wychodziłem, biegałem, ciemno było, nie chciało mi się, ale trzeba było uderzyć 10 worków, jechałem i biłem. No i mówię, nie było nic, ani sportowe, wszystko, dietka, nie było żadnych ustępstw, batonika nawet przez 3 miesiące nie zjadłem. W jednym z wywiadów mówiłeś, że oblałeś dwa swoje dotychczas największe testy z Jackiewiczem oraz Maćcem, ale chyba nie można powiedzieć, że tym razem też to był oblany test, pomimo tej porażki w oczach sędziów. No tak, ale za 3 miesiące, jak ktoś nie oglądał tego pojedynku, zobaczy, że Wierzbicki wygrał z Żeromińskim, no to będzie miał jakieś tam inne swoje zdanie, tak? No mówię, no stało się trudno. Rewanż, nie wiem, niepotrzebny mi jest, po co. W jaki sposób chciałbyś zmienić sędziowanie? Czy uważasz, że to powinno się odbywać w całkowicie innej formie, aby wyeliminować takie krzywdzące decyzje? Ciężko powiedzieć. Też sam jestem sędzią amatorskim. Boksowałem dużo na turniejach amatorskich, gdzie było takie sędziowanie jak w Pegasusie, że tam wyniki były 50 coś do 30 coś. Były wyniki, że dwóch chłopów się lało, przez 3 rundy wynik był 1-0. I to było nieadekwatne i to było nieadekwatne. Teraz są znowu jak w zawodostwie punktowane. Też to nie jest adekwatne. No, ciężki sport jest do punktowania. No, mimo wszystko, ja miałem pressing. Zdawało mi się, że częściej cel nie trafiałem.
Zresztą reakcja kibiców, mówię, przed telewizorami też dużo SMS-ów dostaję od nawet obcych ludzi, nie wiem skąd mają mój numer, że zostałem oszukany, że mówię. No, dziękuję Łukaszowi za walkę, jego o nic nie winię, dał siebie wszystko i tyle. Może nie wiem, może rzeczywiście przegrałem. Nie, ciężko mi powiedzieć, naprawdę jestem rozbity tak po tej walce myślami, że... Zostawiając już kwestię wyniku, bo przede wszystkim stworzyliście świetne widowisko, gratulacje dla Was. Czy Łukasz czymś Cię zaskoczył w tej walce? Nie, nie. Tak właśnie spodziewałem się, że biję mocne ciosy z kontry. Troszeczkę się spóźniałem. Problem był przede wszystkim z dobraniem sparring partnerów, mańkutów szybkich. Często miałem z jakąś tam wagą ciężką, półciężką, no to jednak to są wolniejsi troszeczkę zawodnicy, fakt, że silnie uderzają, ale są wolniejsi. Może delikatnie, myślałem, że ma wolniejszą tą prawą rękę, na tą prawą rękę. Często starałem się właśnie wyprzedzać go, a tutaj w walce nie zawsze to wychodziło. No i tyle, tak, tak, no, dobry zawodnik jest, trzeba mu przyznać.